Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i w Far Cry 4 lecimy do Sabala zobaczyć, co chciał tak właściwie. O co mu chodzi, czy to będzie kolejna misja już, czy... O kurde. Czy coś innego. Co to jest? Maska? Nie, to nie jest maska, to jest reflektor, ale... Kurczę, po co? Jak? Dlaczego? Czemu tu? Ach, kurczę, wydarzenie karmiczne. No, patrzcie, no nie ma chwili spokoju nawet. Oj, no co, to też trzeba, niestety. No właśnie, będzie szarżował, ale mogę się do wody schować. Mówiłem o tej technice. Właśnie, może po to jest ta latara tutaj, to światło, żebym nie mógł się schować pod wodą. A możliwe, a mogę się uleczyć? Kurczę, nie miksturą, nie. No czemu tak? Nie, dobra. Serio, idziemy do Sabala. Jest podobno niedaleko. Podobno. Jesteś śnieżna? Jeżeli tak, no to tutaj się zatrzymamy na chwilę. O. Mglista, ach cholera, no nie o taki rodzaj panterki mi chodzi. Zobaczmy, wytwarzanie przedmiotów. No właśnie, potrzebna jest śnieżna, mglista mi nie jest zupełnie do niczego potrzebna. A w ogóle te skóry już będę musiał posprzedawać niedługo. Ej, ktoś do mnie strzelał. Łożysz! Je pieprzony nosorożec! Nara? Nie. No. Kolizje z drzewami kończą się śmiercią zazwyczaj. Dobra, tutaj mamy jakieś inne zwierzę, które chce mnie zabić. Nie, teraz naprawdę, tu się można wszystkiego bać. Niedźwiedzi, tygrysów, nawet kurczę pieprzonych wilczków tylko. Też potrafią nieźle napsuć krwi. Jak dopadną w całą watachą oczywiście. Bo pojedynczy tak, średnio. Oj, co kolej? No nie mówcie, że... Nie, to nie jest pantera śnieżna chyba. Ale warto dla pewności uśmiercić ją i zobaczyć. Nie, bo no kurczę, to musi podobnie wyglądać, ale nie, stop. To jest dokładnie taka sama jak przed chwilą, nie bierzemy tego. Kurde, ominął helikopter, zobacz, stop. Czy on naprawdę jest niedaleko, czy... Ej, stop, przebiegnę w jego kierunku, tak? No tu... Ej, dla Hadry można? A tego nie wiedziałem, tego moja mapka nie wskazywała. Nie, ale gdzie jest Sabal? Tu, kurde, na niebiesko. Misja kampanii dla Sabala, tutaj misja kampanii dla Bhadry. Ale to jest jeszcze dalej. No a cóż. Zanim tam dobiegniemy, mogę jeszcze spróbować wyzwolić ten obóz. Bo czarny dym wskazuje, że jeszcze go nie przejąłem. Łatwy, jest, ma tylko jeden alarm, no to pah. Dobra, aparacik to po pierwsze. Najpierw delikatny rekonesansik. O, proszę bardzo, już od alarmu wiem, gdzie znajdziemy wieżyczkę. Ale widzę właśnie jednego. Tutaj jest drugi? Nie. To jest coś innego. A ty gdzie biegniesz? Ziomek. Mogę, tu jeszcze kolejny. I tu kolejny. Moment, czy wy tam coś przetrzymujecie? Jakieś zwierzę przez ten dym? Kurde, nie widzę. Moment, tu przy bramie. A, jeszcze jeden. No, kilku strażników się czai. O. Dobra, no ale jak rozwalę alarm, to co z tego, że nawet będą wołać o pomoc, jak pomoc po prostu nie przyjdzie. O kurczę, te pieprzone drzewa, no. Zasłaniają widoczność. Dobra, ale już tu się mogę pochylić, dziarsko. I tak, gdzie jest skrzyneczka? Jeżeli podejdę z tej strony, to chyba będę mógł ją pacnąć celnym strzałem ze snajpy. Chyba, że jakiś nosorożec mnie zaraz zaatakuje. No, ale na szczęście chyba nie. Ej, dobra, bo przejdę. Za daleko. Dobra, no jesteś tu. Kurczę, to jest wewnątrz? Nie, na pewno nie jest wewnątrz. Tylko chyba zwrócona w tamtym kierunku. Kurde, ej, kolejny na dachu. No, shit. To niedobrze. No, patrzcie, ile znaczników. Ale okej, dobra. To jak się przyczaję, jeszcze nic nie stanie. Nie, skrzyneczka, dobra.
Bam! To alarmu już nie uświadczymy, więc można zacząć do nich sypać po prostu. No chyba, że ktoś na piechotę pobiegnie do Pagana i powie, co się dzieje. Ale wątpię. Dobra, moment, bo ten tutaj coś, czegoś szuka. Pewnie mnie. Więc przez krzaczki. Kurde, no! No, ale poprawił. Naprawił swój błąd. Tylko, że na pewno ktoś to słyszał. Na pewno delikatnie zaczął wołać o pomoc. Że ktoś do niego sznufi. Więc, o, jeszcze tego. Teraz tu jest następny. Kurczę, ale zaraz jesteś schowany. A, bo mnie wypatrzą. A fajnie, bo... Nie no, bez alarmu i tak już będzie. Ach, kurde. Jeszcze mnie nie widzi. Jeszcze mnie... No do... No nie! Nawet ten ostatni strzał nie wszedł, kurde. Rączka zadrżała. No ej, ale to nie przeładowane. To... Ej, jeszcze zginę, nie wierzę. Jeszcze tu jawnie zginę. Ej, nie, po co? Z takiej odległości, kiedy on cię widzi. Nie można trzasnąć eliminacji. Dobra, najpierw się ulecz. Gałązką wyciągamy pociski. No, trzeba sobie radzić. Okej, okay, gdzie jest? Tam. Kurczę, nie doskoczę, chyba że... Jako wiewióra! Nie, pewnie nie. Pewnie to był głupi pomysł. A jak bardzo głupi, przekonam się zaraz. Bo jeżeli teraz zginę... No, ale na szczęście nie. Czyli może ekstrawagancki, ale nie zły ten pomysł. Dobra, kolejny obóz odbity. To teraz do Sabala wreszcie. Chyba, że tutaj też coś ciekawego można jeszcze porobić. Widzę chyba wyścig. O ile się nie mylę. Aha, chyba tak. Dom szyfona jeszcze. Ale nie, dobra, jest miejsce do szybkiej podróży, aby to się cofniemy. Sabal, tam. Ej, moment, właśnie nie chodzi o to, żeby Pagan nie zauważył. Ale nie, no w sumie. Musi zobaczyć, że już ten ruch oporu, to nie jest tylko zwykły ruch oporu, ale cały naród się już buntuje i kurczę, zaczynają wygrywać. Dobra, nie wiem z jakiej frakcji jesteście, ale was ominę. Tak dla bezpieczeństwa. Słoniku, a może trochę szybciej. Dziękuję. Jak długo możesz szarżować? Zaraz się przekonamy. Ale właśnie, moment. Jak jesteś bardzo wytrzymały na upadki z wysokości. Nie będę taki okrutny, nie będę tego testował. No chyba, że mi się to przysłuży w jakiś sposób. No właśnie, przeładować wszystko, co można. O, po słoniku, poczekaj chwilkę. Dokonam zakupów i troszeczkę posprzedaję. Ej, długo spadał z tego słonia. Duża bestia. Dobra, wszystko, pyk. I amunicja. Oczywiście. Ej, słoniu, ale to nie zawracaj. My jedziemy zupełnie w drugą stronę. W zupełnie innym celu. A w sumie nie wiadomo jakim celu. Tak właściwie. Ej, koleżo, co się. No wy też, no musicie. To jest droga dla słoni. A w sumie, a może nie? Ej, dobra, ale chyba tu jest jakiś żołnierz. Aha. No i proszę bardzo. No i to ja rozumiem. Tak można się bawić. To zaraz poproszę więcej. Więcej armii królewskiej. Oczywiście nie pojawiam się, kiedy mam słonika. No kurczę, no. Ten jeden był tylko tak pewnie na zachętę, żebym częściej podróżował na grzbiecie słonia. Ale w sumie... Może to nie jest takie głupie? Moment, most się nie zarwie? Nie. Okej. Okay. Wszystko na pewno mam przeładowane. Nawet skorpiona, którego nie używam. Nawet łuk! Nie, ej! Nie mam łuku. Ej, ups, akurat się nada shotgunik. Dystans sam raz za takie rzeczy. No, wszyscy. W sumie shotgun dobrą bronią jest. Można powiedzieć. No, na pewno lepszą niż kurczę łuk, ale... W sumie... No nie no, kiedy mam snajpę, to już się nie muszę martwić o dźwięki przy zabójstwach z dystansu. A poza tym strzały lecą po paraboli, a pociski ze snajpy nie. Jak? Zabójstwo? Zabij porucznika? No pewnie, z chęcią. Starczy? Kurde! Słonie są mocarne. Wszyscy? To pozwólcie, że przeszukam. Słonik wam nic nie zrobi, chyba że jemu coś zrobicie. No właśnie, więc ostrożnie. K mojej kompanii. To byłeś ty chyba, nie? Nie. Ty? Kurczę, teraz szukaj igły w stogu siana. Słoń mógł go wyrzucić na kilometr. O, szlak.
Nie dorzucę! A może? Nie tym razem! Cholera! Ej, smój za nim poleciał. Goń go! Goń go w kurde! Ej, albo nie! Stój! A ja? A ja? Kurde! Moment, to już się skończyło? Przecież ja jeszcze nie znalazłem chyba porucznika. No ten nie wygląda. Może ten? No nie, no nie zasłaniałby twarzy raczej. To już jest tak wysoka ranga, że raczej oni właśnie pokazują twarz z chęcią. To jest dla nich duma przecież. Chyba, że to typowi żołnierze. Nie, dobra. Ej. Kurde. Serio? Nie, dobra. Sorry, wraca pojazd. No i okazję, żeby go wysadzić. No, ale był, kurczę, ścigany. Bo oczywiście rozwalanie tego pojazdu nie jest jedyna opcja. Można zabić kierowcę i ten pojazd gdzieś dostarczyć. No, ale jeszcze nie próbowałem. Nie, dobra, Sabal, kurde. Ale tu się łatwo można rozkojarzyć. Bo to jest tak dużo do roboty. Mi osobiście to przypomina troszeczkę Mercenaries, ale pierwszą część. Jesteś w terenie ogarniętym konfliktem, masz swoje zabawki, masz swoją postać i kurczę działasz po jednej albo drugiej stronie konfliktu. No nie, no dobra, akurat po drugiej tutaj nie można działać, do tej pory przynajmniej jeszcze nie można, no ale są dwie strony medalu po tej samej stronie konfliktu, bo Sabal i Amita, dwa punkty widzenia, no zawsze jest jakiś wybór. Kurczę, dobra, wejdziemy na górę, wiewiórą będzie szybciej. Ale właśnie, ale na pewno jest tą bronią. I tego shotguna mimo wszystko trzeba zmienić. Ej, ja w ogóle, moment, mam tyle peklu. Może kupmy jakąś broń specjalną już. Dobra, włączę tą wiewiórę, ej, kurde. No i teraz już mechanicznie będę włączał spod ochronę od momentu, jak tam zginąłem, tak bezczelnie. Pokładając nadzieję w automatycznym otwarciu. Zabij porucznika. Który z was to porucznik? Może ty? A, dokładnie. Tak się składa, że ty. I tak się składa, że wystaje twój hełm, więc kiedy tylko będą wstrzymać oddech, zginiesz. Dobra. Tam ci nawet nie widzieli. Kto ich trzasnął i skąd? No kurde! Ach, muszę jednak dokładniej celować i z większą ostrożnością, słoniku, idź. No! Mój przyjaciel słoń. I teraz jeszcze bardziej mi przykro, że zabiłem jednego z was. Ten majestatyczny gatunek i tak inteligentny. Potrafi wybrać stronę konfliktu. Rozróżnia czerwone stroje i tylko ich atakuje. No kurde, mądre zwierzęta. Nie, ale faktycznie abstrahując od tego, słonie to są naprawdę mądre zwierzęta. Podobno, nie wiem, żadnego nie spotkałem, nie gadałem, nie graliśmy w szachy. Więc wam nie powiem z własnego doświadczenia, no ale tak słyszałem. Kto? To mnie widział swoim oczkiem tutaj, a pewnie tam stoją. No właśnie. Kurczę, ej, a to jest beczka. No, proszę bardzo, wielobójstwo. Tak sobie. Lecimy dalej. Nie, ale serio, za blisko się wypuściliście Sabala. Sabala lubimy. Amitę zresztą też. I tą małą dziewczynkę Blacharę też, ale... Kurczę, no, trzeba dbać o ich bezpieczeństwo. A armia królewska za blisko stała, za blisko. Choć nie wiem w sumie, w którym miejscu dokładnie jest Sabal. No właśnie, to nie jest żadna kwatera główna, tylko jakaś chatka. A może, moment, zobaczmy co jest za chatką. Przypadkiem nie miasto? Nie. Dobra, taka samotna chatka. Stojąca. Po środku gór. Dobra, ej co, nie mogę? Serio? Nie strzelałem do nikogo? Jesteście pewni? Dobra, Sabal, co tam? Sabal. Champion returns. Defending that rebel camp. Jednak epilog chyba. You guys put me in a difficult position. Amita would have let our people die, and for what? For intel that we may or may not have needed? No podzielamy jego zdanie w tej konkretnej kwestii. It's what your father would have done. No ale Amita twierdziła, że kurczę coś ważnego. Ma przeczucie, a kobiety mają intuicję. That's why I stepped up. Because I knew your father. O, żeby nas to w tyłek nie ugryzło zaraz. To, że wybraliśmy Sabala, a nie Amitę. Look, I'll be the first to give her credit. But you don't need two heads. Not if you want to get one. Kapitan musi, też statek musi mieć jednego kapitana, no, rozumiem to. Nie mogą dwie osoby rządzić.
Aż tym bardziej nie kobieta i mężczyzna, bo to są zupełnie dwa odmienne punkty widzenia. O. What drives us? On też chyba zdobywa na swój sposób informacje. Aha. Nie popieram osobiście. Chyba, że tylko zastraszać, a nie przemocą. O, jakieś sztuczki psychologiczne, coś, kurde, ale nie. Igły pod paznokcie, pieszczenie, kurcze, prądem, jąder. Albo okładanie supłem na końcu liny, jak w Bondzie. Kurde, ała. Biedny Bond. A wręcz ała. Nie, to była mocna scena w tym filmie. Kasino, ja. Uncle Pagan here, just checking in on my favorite nephew. So tell me, RJ, who are you rooting for so far? Have you fallen into Armitage's honeypot, or have you been dazzled by Saval's flowing locks and boy jawline? Hey, each to his own, that's your lifestyle choice to make. He isn't my cup of tea, contrary to the rash assumptions some may make about my appearance. I am indeed batting for the other team. You more than most should know that there was only ever one woman for me, my boy. Teraz, no nie wiem, nie, dobra, nie, Paganowi nie wierzymy, po prostu. A może, to będzie taki twist na koniec fabuły, cholera wie. Ej, shit, prawie mi ktoś zauważył. O, ho, 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 ho. Boom. No sorry, 30 punktów doświadczenia, a kiedy indziej wykorzystam C4? Dobra. Ile? 750 metrów. Co ja za misję wziąłem? Przypadkiem teraz, moment. Gdzie to mogę sprawdzić? Taktyka? No nie, chyba nie. Ej, moment, ale kolejny punkt do umiejętności. Już 3. No tak blisko do 4, już zostawimy. Na jeszcze jeden punkcik. Może wpadnie. No ale tym razem może będę mógł jedną i drugą misję wykonać. Nie tylko od Sabala, ale też od małej dziewczynki. Ucieleśnienia bogini. Bogini Himalajów. No, odpowiedzialna funkcja. No właśnie, nie będziemy mieć jakiejś jaskini przypadkiem? Może było zajrzeć do jej wnętrza jeszcze. Exploring pełną gębą. No to samo w Skyrimie robiłem. No nie no. Jak masz grę z gatunku piaskownicy, czyli tam sandboxa, to trzeba eksplorować. No na tym to polega przecież, nie? No nie kłam ludzi, którzy na przykład w GTA by przeszli tylko singla od, z punktu A do punktu B każdą misję i oprócz tego nic. Co to było? No wy, no kurde. Dobra, puśćmy. I przez was zostałem zauważony. I porucznik do mnie zaczyna strzelać. Dobra, muszę się uleczyć. Wszystko przez pieprzone pieski. Dobra. Jeszcze raz. Dla bezpieczeństwa. No i może teraz w ten sposób. Granatami też dobrze rzucam w miarę. Okej, nikt nie zginął. To był słabo rzucony granat, się okazuje. Tutaj też nie. No coś eksplodowało jeszcze dalej. Nikt nie zginął? Serio? No to trzeba strzelać, po prostu. To się zawsze sprawdza. Ej, ten jeszcze żył. O kurde, dobra. Padnij. A właśnie, nie idzie zrobić totalnej gleby. Nie idzie paść, faktycznie. Idzie tylko kucnąć. Oj, dobra, i teraz pieczony porucznik, który to był z was? Ej, może ty? Żółte takie, kurcze, wstawki delikatne. Ukończono, dokładnie. Uuu, możliwe, że kogoś z naszych zabiłem przypadkiem. Ała. Nie, no dobra. Obawiam się, że ten materiał będzie krótszy, niż miałem w zamiarze, ale coś słyszę psa szczekającego przy bramie. Coś się dzieje. Trzeba zachować czujność. Ja no nie lubię, coś takiego wybija mnie z imersji. Ale można powrócić, pohandlując delikatnie. Z tym oto człekiem. I właśnie, skóry. Sambar indyjski, nawet nie wiem jak to wygląda. Śnieżna pantera, no to musi zostać wręcz. Ale właśnie, moment, tamte skóry, których już nie potrzebuję, faktycznie już też poszły. A skóra Sambara jest. Więc tej nie sprzedaję. Może w jakimś zadaniu bocznym, czy tam pobocznym, będzie jeszcze do wykorzystania. Dobra, ale amunicję już kupię. Bo troszeczkę porzucałem sobie różnymi rzeczami. C4 zwłaszcza. O, to jest tak wysoko? Nie, serio, moment. Pozwólcie, że trzasnę sobie znacznik.
ej, wypuszczamy się w takie miejsce, gdzie warto by było o dzwonnicę zahaczyć, więc może najpierw to, przed wszystkim, bo chyba nawet będziemy, no właśnie, ją mijać, no to aż głupio by było nie podejść. Zwłaszcza, że tutaj Złoty Szlak sobie jeździ, aby byli na swoim terenie, ale tak raczej nie jest, bo ktoś tej wieży musi pilnować. Przecież. Czyż nie? No tam widziałem ciężarówkę już. Chyba na samej wieży nie ma nikogo. A, dobra. Frontalny atak? A, w sumie nie ma czasu na skradanie się. No właśnie, już telefony jakieś. Ktoś może, kurczę, być nieopodal i chcieć złożyć mi wizytę. Dobra, momencik, dajcie mi chwilkę, odbiorę ten telefon. Ja nie wiedziałem, że kurczę konsultanci pracują jeszcze, kurczę, po 18 mocno. I próbują wciskać ludziom jakieś usługi dziwne. O kurde, dobra. Delikatnie wybity z rytmu, ale... Dobra, już wracamy. Nie, serio? Oprócz tego gość... Przecież to jest... Co? Moment, tutaj nasi, ale jednak nie nasza dzwonnica? Jak to? No co, wy nie możecie się wdrapać? Naprawdę to jest taki problem dla was? Rekwizycja wieży. Żona mojego brata znów wyrzuciła go z domu. Pozwalam więc temu pijakowi pomieszkać jakiś czas w tej dzwonnicy. To kompletne zero, ale wciąż mój brat. Jeżeli coś mu się stanie, odpowiecie za to. Sierżant Misra. Aha! Więc on nie będzie miał nic przeciwko pewnie. Jak tutaj. Pozwolę sobie przejąć tą dzwonnicę, ale tutaj jedzie kurier jeszcze. Chcę go dopaść, bo może jedzie quadem. Nie, no nie jedzie quadem niestety, ale... Ale może... No kurczę, myślałem, że dostał. I dostał. Ale po jakim czasie? Przechwyć dokumenty. No kurde, dobra, już przebiegnę się, ale w przyspieszonym tempie. Dobra. Jeszcze przeładowałem sobie snajpę. Tak w pełnym sprincie. W pełnym sprincie. Dobra. Co tam miałeś? Oczywiście jakieś tajne dokumenty, wszystko bardzo ważne i istotne. Tak jest, ale właśnie, nie zmieniłem sobie shotguna, a z racji tego, że tej broni, która tutaj leżała, jeszcze nie mam i musiałbym ją kupić, więc może weźmy, ale kurczę, nie mam ani tej, ani tej. Która bardziej? Snajpę mam już dobrą, ale... W sumie, może zobaczyć, jak to wygląda chociaż. Jak szybko strzela? Ej! Ło, nie trzeba przeładowywać po każdym strzale i w tym jest troszeczkę lepsza od tej, której ja używam osobiście, więc dobra, zostawmy ją. No ale i tak jakby co, nie ma możliwości do kupienia na niej tłumika, przynajmniej nie było w sklepie. Kto wie, może teraz jest inaczej. Ale dobra, moment, moment. Przybrał nagle czerwone barwy? Nie. Nie ma żadnego oznacznika na tym gościu. Na bracie sierżanta Misry. No dobra, no to zobaczymy, czy będzie miał coś przeciwko, że się wdrapie. Tutaj nie. Ha, czyli on to jest zewnątrz jakoś. No nie musi, że cię nie da po prostu. Nie, no musi się dać, przecież są kable później, żeby na Tyrolce można było zjechać. A poza tym oznaczenie. Ej, dobra, tędy. Jeżeli mi się uda tu wspiąć. No dalej. Bez przesady, no przecież tu nie wskoczysz? No tu nie wskoczysz. Oh. Nie, bez hitu. Może tu jest gdzieś drabina po prostu. Sorry, możesz mi powiedzieć, jak tu wejść na górę? A może ukradł drabinę? Czy coś? Kurde. Przecież to jest pełno rzeczy. I to tak jawnie pełno. Ej, moment, to jesteś ty? Ja myślałem, że tamto z przodu. Co, teraz wam się nie podoba, że was okradłem? Naprawdę? Dopiero? A nie! Psów się boją, dobra, i co? Uratowałem wasze nędzne życie, i co teraz? Jakiś dziękuję, coś? Moment, gdzie jest ten Nie wiem, że brata już zabili, ej, shit. Nie, no tutaj jest. Przecież. Się włóczy bezpiecznie, dobra, spoko. Nie ma co się przejmować jego losem. Ale kurde, jak tam wejść? To jest pytanie, no najbliższa... Znaczy największa szansa jest, jak uda mi się na ten daszek wskoczyć. No kurde. Nie, 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 nie. Kto tam biegnie? Tak samotnie w pojedynkę. I czemu od razu strzela do wszystkich? Co jest grane? A może jednak ktoś faktycznie broni tej wieży?
No mogłoby się tak wydawać, dobra. No tu się zatrzymał. A, bo walczy, kurde, z panterą. Dobra, kit. Niech walczy jeszcze z moim granatem. Ej, przeżył to! Ale twardziel. Ale dobra, ale bez przesady. Był za blisko. A co to za zwierzę? Tak w ogóle? Może nie będziemy sprawdzać tego pioru ani miną, ani C4. Przez lunetę. Niezwykły pies. Dobra, kit. Ja jeszcze orzeł. No nie będę was przed każdym, kurczę, zwierzątkiem bronił. Radźcie sobie sami. Ja pierdzielę. Dobra, jeszcze naprawdę muszę zastanowić, jak to się dostać na górę. No tu już byś mógł wskoczyć. Tam zresztą widzę liny. Ej, noż pięknie. Piechol, bystre oko. Ja pierdzielę. Tam była po prostu drabina. Dobra. Mam nadzieję, że Sabal mi wybaczy taką delikatną obsuwę czasową. Dobra, gdzie teraz? Tutaj są liny, więc tutaj wskakujemy. No inaczej by sobie oznaczeń też by się dało rozkminić, gdzie trzeba, no ale takie ułatwienie. No niektórzy gracze są mniej spostrzegawcze, chociażby ja, więc no nie ma co narzekać, że te liny zawsze tam wiszą, gdzie jest miejsce i gdzie się trzeba wdrapać. Dobra, tu po deseczkach, utrzymując równowagę, tu kolejne liny. Żebym nie poleciał do przodu przypadkiem. Okej, kolejne deski. No, zaraz będziemy na szczycie samym. Dobrze, spokojnie. Nawet już ptaki niżej latają, niż my weszliśmy. Dobra, hop. Nie, serio, ale na takiej wysokości ja już bym się bał wspinać w ten sposób. Zresztą już 5 metrów niżej bym się dalej bał. No, bo tak po desce może bym przeszedł, ale to naprawdę w wypadku sytuacji życia lub śmierci. Ja albo przejdę i przeżyję, albo nie przejdę i zginę. Bo tak po prostu, żeby sobie coś tam zrobić, coś przełączyć, nie. Może jednak ktoś mniej bojący się wysokości o bardziej stabilnych nogach przejdzie ten dystans, a nie ja. Dobra, przejmujemy dzwonnicę. Przerywamy tą audycję, żeby nadać ważny komunikat. Po raz 5 już się okazuje. Dobra, zawsze pojawiają się jakieś ciekawe miejsca w pobliżu, więc tak. Farma Prosa Deepaka. Aha, dobra, cywile zabici. Tylko armia królewska. Pieść Banaszura. Tam ktoś jeszcze żyje, jakby co, widziałem. I Cienkyry. A tam niedźwiedź walczący z tygrysem, chyba jeżeli dobrze widziałem. Nie, wybaczcie, ale nieźle. Ej, kolejna broń. Chyba, ale tam już chyba właśnie kupiłem. Na samym początku. W drugim albo trzecim materiale. O, tak. Dobra, moment. Co, Tyrolką, czy może... Nie, no przecież skoro tam trzeba iść. No to wyskoczymy sobie. I przelecimy. Chociażby ten kawałek, chociażby ten delikatny kawałeczek. No. W ostatnim momencie włączamy spadochron, bo coś czułem, że automatycznie by się nie włączył tym razem. Aha. Więc luz. Ej, ty. Nie no, nie polujemy na kamienie, piechol, no. Skóry z kamieni już nie są mi do niczego potrzebne. Dobra, niebieskie pole oznacza co? Maskę pewnie, tak? Czy dzwonek do zakręcenia, czy tam... Jak to ładnie nazwać? Nie, pewnie nie. Ani jedno, ani drugie. To może być maska, albo faktycznie tylko chodzi o ten plakat. Nie widziałem tam plakatu. Więc o co chodzi? Moment, przecież to jest jedno z miejsc, które przed sekundą widzieliśmy. Tylko to jeszcze była armia królewska. Kurczę, fałszywe bożki. Dobra, czytamy. Pagan Min pragnie przypomnieć, że wszelkie przejawy religijności zostały uznane za zbrodnie przeciwko koronie. Jasny glin. Nie no, dobra. To już teraz w Polsce, jakby był taki dyktator, który by zabronił wierzyć, to ale by mohery, ale by dziadki ruszyły. O kurde. Ale niestety no. Faktyczna siła ludzi w takim wieku no jest troszeczkę mniejsza niż ludzi w kwiecie wieku. Więc no protesty żadne by chyba nie dały rady. Byłyby masowe, ale no to mogłyby być też masowe morderstwa. Po prostu, jakby ktoś tam kałacha wyciągnął i zaczął strzelać. Ale nie, co ja pieprzę, gdzie ja pobiegłem umiejętnościami? Dobra, czytajmy dalej. Armia Królewska aresztuje każdego, kto weźmie udział w zgrupowaniu w
stupie, przy młynku Mani, w dzwonnicy i każdym innym dawnym miejscu kultu. Zignorowanie instrukcji Armii Królewskiej sprowokuje użycie siły przez żołnierzy. Agresja wobec obrońców społeczeństwa nie będzie tolerowana. Niechaj blask Pagana oświeci was wszystkich. Ministerstwo Spraw Publicznych i Harmonii Społecznej. Aha, nie dość, że mega chamska propaganda, to jeszcze takie praktyki. Ten urząd trzeba zlikwidować. To ministerstwo. Nie, no serio? Dobra, to coś jest... A właśnie, proszę bardzo. Szukajcie, a znajdziecie. Ile? 200 jeszcze. Już naprawdę jest niedaleko. Ale pozwólcie, że na te ostatnie parę metrów sobie wrzucę znacznik. Pokażę mi dokładnie, gdzie to jest. Dobra. No chyba już zbyt wysoko się wzbijam, ale... Łatwiej zejść niż wejść. Kurczę, może być po drugiej stronie góry równie dobrze. Odwiedź hrabiego Ray Rane, aby wykonywać zadania z serii Centrum Propagandowe. Czyli właśnie ten koleś, który zadzwonił, kiedy podniosłem kiedyś. Teraz to właściwie zerwałem plakat ze ściany. Dobra. Ej, co to za składzik? Wagonik? Tak po prostu udało mi się znaleźć. Dobra, zaraz to przeczytamy. Ale najpierw podnośmy wszystko, co jest. No. O, okej. Okay. Dobra, ale plecach prawie pełen, kurczę, ja nie widziałem, żeby naprawdę tam było aż tak wiele rzeczy w nim. Dobra. Czytajmy. Armia Królewska, raport o wydarzeniu. Okoliczności. Szeregowi Adarsz i Madhav zaginęli podczas prowadzenia zwiadu na terenie wzgórz Prashan. Wysłano oddział wsparcia Armii Królewskiej. Raport o wydarzeniu. Ciała szeregowych Adarsza i Madhava znaleziono w zawalonej jaskini nieopodal rzeki Tamal Koshi. Miejscowi mówią o gniewie Damiego, wywołanym aktami przemocy w okolicy świętych terenów. Zalecenia działania. Zbadać powiązanie z egzekucjami z zeszłego tygodnia, które przeprowadzał szeregowy Adarsz. Przeszukać teren w poszukiwaniu śladów szamana Damiego. No, okej, okay. Czyli w ogóle nie wierzą, że jakieś siły nadprzyrodzone brały w tym udział, po prostu dorwać sprawców. No i faktycznie logiczne powiązania tam uknuli sobie. Dobra, Kit, jakoś trzeba się dostać tam na drugą stronę. Szlak! Dobra, naokoło chyba, no bo tu się nie wespnę. No niestety, tu się nie wespniemy. No można się wspinać, ale nie uda się to niestety. Nie wiem, czy to wy to słyszycie, ale znowu ktoś dzwoni, nie, naprawdę. Bez przesady, nawet wiem kto. Znowu ten sam konsultant, ale nie, po prostu nie chce mi się teraz dyskutować na temat tego, jak bardzo nie potrzebuję jakiejś usługi. Nie, po prostu nie. Co, tędy, tą drogą, będzie szybciej? Nie, gdzie tam, wiewióra, oczywiście. No dobra, najszybciej do śmierci się okazuje. No naprawdę myślałem, że ominąłem tą gałązkę. A poza tym już nieraz mi się zdarzało przelatywać przez takie gałązki, że one się uginały, no ale dobra. Widocznie nic tutaj nie jest pewne. Tak jak w życiu. Więc nie ma co się obrażać, no ale kurde, wymiana kulturalna. Jeszcze raz. Dotrzeć do klasztoru. To było moją misją cały czas? Dotrzeć do klasztoru? To ja nawet nie wiedziałem, gdzie idę? Serio? Myślałem, że to Sabal będzie na mnie czekał albo coś. No, widocznie... Straciłem uwagę na chwilę. Aha. Nie wiem, może to jest dobra pora na wzięcie lekarstw, bo chyba, kurczę, troszeczkę czoło pulsuje od gorąca. No nie wiem, czy to słychać, ale tak, dalej jestem chory, no. Dobra, ale nie ma co zrzucać winy za moje rozkojarzenie. Co już jest inna osoba winna akurat, ale już nie chcę o tym mówić. Ile? 250. Powiedzcie, że to jest tutaj już. No nie, jestem znowu koło tego dzwonka. Tu gdzie przed chwilą. No dobra, ale chyba bliżej celu faktycznie niż przed chwilą, dobra. Gdzieś tutaj zginęliśmy, w okolicach tam... Ej, a może nawet na tym konkretnym drzewie, no właśnie. Stamtąd skakałem, aha. I lot się nie udał. Więc tym razem zjazd na dupsku z urwiska, a nie lot. Spotkaliście się z Rahu, albo Raju. Ej, Raju? To jak ze Street Fightera. Który będzie ekskluzywny dla PlayStation 4. Nie wiem, skąd taka decyzja Capcomu. Oj, kurde, nie wiem. To jest głupia decyzja. No, że Sony posmarowało. Dajcie miny. Lubię miny. Ej. Albo w sumie bardziej dajcie mi panterę.
śnieżną. Wtedy będę mógł wnosić ich więcej. Ej, tu jest chyba maska wewnątrz. Chyba tak. Ej, nie, sorry, ale tutaj muszę zajrzeć. Winno. Tutaj nic ciekawego. Poduszka, śpiwór, czy tam inne. Coś do przykrycia się w nocy. Nie, dobra, w sumie pusto. Okej, okay, ale tutaj jeszcze trochę sprzętu, ale nie, już mam wszystko uzupełnione. Oprócz apteczek oczywiście. A tych 5 już mogę nosić. A może nawet i więcej. Ale dobra, już nie będę ich okradał do cna, bez przesady. Moment, to jesteś ty? Tak wyglądasz, no, jak szaman. Nie, dobra. Ale przepuść mnie, proszę. Z łaski swojej. Dobra. Serio? Nie, dobra. Nieważne, lecimy, lecimy. Bo czas płynie nieubłaganie. A materiał trzeba, kurczę, najbardziej posunąć do przodu. Namaste. Namaste. Wygląda pospolicie, jeżeli to jest on. Sabal tells me you're ready to learn what inspired your father. W sumie tak. God of gods sang the world into existence. For that we give him thanks. Znam inne wersje tej historii akurat. Przed kreacjonizm. Jak podnieść ofiarę? Co jest ofiarą? A, dobra, nie, nie wygląda jak na przykład jakieś, nie wiem, zwłoki czy krwawa ofiara innej treści. Dobra, kwiatki, patyczki, czemu nie? Takie coś mogę ofiarować. Nie widzę w tym przeszkód. Jak karma? Wskaźnik karmy? Co mam teraz zrobić? Iść w strefę i co? Głosić dobrą nowinę? Co? What? Czy się modlić faktycznie? Okej, okay, podejrzewam, że trzeba odpalić tą świecę. Proszę bardzo. Ale takiej misji teraz się nie spodziewałem, szczerze. Okej, okay, podejrzewam, że jeszcze inne świece tutaj do zapalenia również są. Więc szukamy. Kurczę, aby sami nie mogli tego zrobić, no. Kadzidło oznacza śmiertelność. Dobra, dobra. Ale karma ładnie rośnie. Widzicie, ja przed chwilą mówiłem, coś czytałem, notatkę o tym, że Pagan Min zabrania praktyk religijnych w jakiejkolwiek postaci, a tutaj patrzcie Państwo, co się dzieje. Uhuhu, niezłe triczki macie, niezłe. No i dzięki temu 25% obniżka cen map z lokalizacjami w sklepie. No kurde. No takiej gratyfikacji się nie spodziewałem, ale jeszcze trzasijmy w dzwonek, albo przekręćmy go. A nie, sorry, to jest ten młynek. Ale przypomina dzwon, no kurde. Put the lotion back in the basket. To z innego filmu zupełnie. Dobra. Zrobiłem wszystko, co kazałeś. Tak jakby ze swojej własnej nieprzymuszonej woli, więc co? Podobało się? Mission complete? Punkty doświadczenia, dobra. Możesz będę mógł eliminować ciężko zbrojnych. A, sorry. To nie byłeś ty. Kurde, ładnie. Dobra, już idę za tobą, już idę. Aha, chyba że po prostu chciałeś tutaj stanąć, zanim pogadamy. Wow. Wow, serio, wow. No, już jestem. Co teraz? Halo. Hello, Ajay. No, hello, hello, no właśnie. Rahu, Raju. No. Uff, nareszcie się uruchomił. Yalum, the great demon, resides in all people. He brings false promise and burns hope. The goat dies to keep Yalum asleep and sated. Okej, o tym demonie już to i owo słyszałem. Ale dobra, to wszystko, co miałeś do powiedzenia, naprawdę? Namaste. Że każdy z nas ma swoją ciemną stronę, troszeczkę mroku w swojej naturze, że z pozoru można być miłym, ale tam naprawdę negatywne emocje gdzieś buzują w środku, to chciałeś powiedzieć? Tak naprawdę? Okej, okay, nie, dobra. Aha. Pora na ofiarę. Mogę was powstrzymać jakoś?
strzelając na przykład w waszym miejscu kultu. Nie, no to by było niemiłe, no. Ale tam kozioł ginie. Ubój rytualny, no, no to jest kolejna drażliwa sprawa, kolejny temat, którym wolałbym się teraz nie zajmować. Może tylko pochylmy głowę nad losem tego kozła ofiarnego nad wyraz. Dobra, ale podejdź bliżej. Co zrobisz z tą krwią? Jedyne co widziałem to tyle, że ktoś zabił kozła i tyle, no i w sumie tylko tyle widziałem, więc no, ale zapamiętam, spoko, nie ma problemu. Znaczy z tym faktycznie nie będzie problemu, bo no, pierwszy raz widziałem ubój rytualny. A pani gdzie? Gdzie modlić się? W drugą stronę. Przodem do kierunku jazdy, kurde. Ej, nie, stop. Wybrała ten ołtarzyk. Jak miło. Nie, dobra, idę stąd. Gdzie w nakryciu głowy, w miejscu kultu? Ty niegodziwcze. Będzie się spowiadał z tego. Broń klasztoru. No, wiedziałem, że coś fajnego się jeszcze musi wydarzyć. Ale dobra, checkpoint odcinkowy, jeżeli pozwolicie. O kurde, ej, tak spojrzałem na licznik czasu i to będzie jeden z dłuższych odcinków chyba. Nieźle. Trochę się zapędziłem, ale... Co to dla mnie? Godzinny materiał później obrobić. Nie no. Może godziny nie wyjdzie, bo naprawdę po tej akcji z klasztorem skończymy, no ale kurde, co jest? On już jest tu? No broń klasztoru, ja już bym jednego dopuścił do środka, no pięknie. Dobra, może zacznijmy od jednak min. Ja sobie będę tutaj stał... O kurde, nie w tym miejscu miała być. No ale cóż. Dobra, jeszcze tam też rzućmy. Podpaliłem się, pięknie, super, o to mi właśnie chodziło. Wcale nie. Moment, co? Ej, jak to ktoś bombę pod ołtarz podkłada? Gdzie? Od który? Bez przesady, przecież tu 30 sekund, tutaj 37. Kurde! Rozbroić trzeba przynajmniej jedną, ale najlepiej wszystkie, nie? No, 20 sekund. Dobra, zginął, dobra, pięknie. Tam kolejny. Ło, to jest gdzieś dalej jeszcze. Szlak, dobra, gin. No, ej, no przecież wcisnąłem R3. Ja pójść eliminacja, ale nie mam czasu nawet się z tą bawić, koleś. Tam ktoś naprawdę podkłada bombę. Szlak. A! Fuchs. Jakim cudem przeżyłem, nie wiem, ale dobra. Jeszcze nie jest źle. Ktoś podkłada bombę pod ołtarz, no kurde, biegnę. Czyli tego typu misja to jest. Okej, okay, dobra. Ej, siema. O, i kolejny. A można w ten sposób? No tak lepiej zawsze, przecież. No kurde, dobra, nie, tam już ktoś podkłada. Więc trzeba... Ej, nie, wcale nie tam. Tam! Kurde. Szybko, szybko, no dalej. No wiem, że z każdej strony mnie widzą, no. Wiem. Zdaję sobie z tego sprawę. Tu jest ich chyba całkiem wielu. No. Nie tylko jakiś jeden zwykły frajer. No pięknie. Dobra. Może granacik? Tylko w kogo ja go rzucałem, niech mi ktoś powie. Chyba właśnie poczyniłem większe zniszczenia wśród tej budowli niż oni do tej pory. Broń klasztoru. Cały czas to robię. Biegam i strzelam, chyba o to chodzi, nie? Tam mnie ktoś widzi, ale nie strzela. Czemu? Dlaczego? A kurczę, dobra. Delikatne widzę przegrupowanie nastąpiło. Okej, okay, ten będzie chciał tutaj podłożyć pewnie bombkę. Aha. No. Problem z głowy. Ale jeszcze jest parę innych problemów. Na przykład taki czający się tutaj koleś. Gdzie? W jednym i drugim miejscu? Nie, jeszcze nie. Na tyrolce, no dodajcie mi przeciwnika.
No ale dobra, broń mogła być przeładowana chociaż. Tak jak powinna. Szkoda. I ja jeszcze kolejny jeep. No to już trzeba w ten sposób, to trzeba tak, no co ty kurde, teraz akurat miałeś te cztery wyciągnąć, chociaż ten jeden raz. No! I to rozumiem. Dobra, a teraz się proszę ulecz. I lecimy rozbroić ładunek. Bo jak ktoś go tutaj zdąży podłożyć. Nie! To po co, co ja tutaj robiłem? Zapobiegłem podłożeniu ładunku, no i o to chodzi, dobra. Zależy jak spojrzeć na sytuację. Nie, no bo tutaj już jest ten koleś, więc raz, dwa się z nim uporamy. No. Nie ma tak strzelać po tyłku. Kurde, gdzie teraz? Przy głównym wejściu. Nie doleci pewnie, nie? No. Mam ich trochę. Ale właśnie, moment. On podkłada bombę, a ja rzucam w niego granatem. Zobaczymy, jaki to będzie miał skutek. Nie wiem, czy kogoś tam sięgnęłem. Chyba nie. No właśnie, przerwiesz sobie zabawę, jak pojdę bardzo blisko? Nie. Jesteś skupiony tylko na jednym. No, nie dziw się, że zginąłeś. Serio. Wróć do Rahu. Ale co to są za dwa oznaczniki na mapie? Moje miny. W które kurde nikt nie wszedł. No jak w to nikt nie wlazł? Serio? Przecież tak ładnie umiejscowiona, no. No na pewno biegali tutaj. Dobra, trudno. Pogadamy jeszcze z Rahu, czy tam Raju. I skończymy, kochani, ten materiał. No ciężko było, ale jakoś się udało. Musiałeś się podpalić? Serio? Musiałeś się podpalić? A Jay na koniec? Musiałeś? Widzisz? To jest to, co się dzieje, kiedy ludzie opuszczają religię, Aji. It could have been so much worse. Thank you. No, cieszę się, że mogłem pomóc. Bo za same przekonania religijne nie ma co ludzi zabijać, ale kurczę. Pewnie tu nie o to tylko chodziło. Karma. Bierz udział w wydarzeniach karmicznych. To już czytaliśmy. Już mamy 25% upust. The army attacked the monastery, but I drove them off. Thank you, you were there, brother. That place is a symbol for our people. They need to see stability. Your father understood that. He could have used more men like you in the war. No i pięknie, ale co na to Amita? Ona jest taka mniej religijna trochę. Aha. Ej, kolejne miny. Nie będę musiał kupować. Ha, 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 ha. Ja, serio, kochani. W tym miejscu kończę ten materiał. Żegnam się z wami. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro. Cześć, hej. Aha. Chciałem zakończyć strzelając w powietrze, ale się okazuje, że na świętym terenie chyba nie wolno. Aha. A przed chwilą co robiłem, kurde? Co przed chwilą robiłem tutaj? Dobra. Na razie, hej.